stwierdzenie, że to, co przedstawiał Ruch Narodowy Polski, tą wizję Polski po odzyskania po 1918 roku, że to można sprowadzić do sloganów rewolucyjnych, przypomina najgorsze czasy propagandy komunistycznej. Rozumiem, gdyby to kiedyś mówiła i pisała towarzyszka Maria Turlejska, zresztą koleżanka z Polskiej Akademii Nauk Andrzeja Fryszkiego. To tak. Co to znaczy nauka albo pseudonauka w służbie ideologii? Co to znaczy poświęcanie prawdy na rzecz propagandy? Chciałbym to pokazać tylko na dwóch bardzo takich dobranych przykładach, które obrazują sytuację. O co w tym wszystkim chodzi? Oto profesor Andrzej Friszke w der Onet, czyli takim portalu, który jest własnością niemiecką, taki organ propagandowy dla polskojęzycznej ludności tubylczej, wypowiada się na temat niepodległości Polski. Rok 1918, tuż przedtem, tuż po, jak to było. I on pokazuje zupełną wizję czegoś niż to, co wiemy, niż to, co znamy. On zresztą słynie z tego, że bardzo wiele razy naciągał albo nawet zmyślał różne rzeczy, puszczając to w przestrzeń publiczną, zostawiając to, później żyło przez jakiś czas własnym życiem. Nawet do tej pory niektórzy się jeszcze nabierają. Wypowiada się o sprawach polsko-bolszewickich, czyli rewolucja październikowa, rok 1920, przygotowania do tego, przebieg i także konsekwencje. Tu chciałbym się skupić tylko na dwóch rzeczach, na które on zwrócił uwagę, które przez to, że on to propaguje, mogą gdzieś do nieświadomych ludzi, ludzi dobrej woli, trafić i mogą to przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, co jest oczywiście całkowicie nieprawdziwe. Otóż on uważa, że nie była to zwykła wojna polsko-rosyjska. Tak, nie była, dlatego że po drugiej stronie, po stronie bolszewickiej, to już nie była Rosja. To była międzynarodówka rewolucyjna, to była zbieranina ludzi, którzy z Rosją jako taką mieli tylko związki formalne, natomiast nie konkretne. To nie byli rdzenni Rosjanie, ale nawet jeśli byli, to już byli międzynarodowi rewolucjoniści. I on twierdzi, że to była walka o zorganizowanie wschodu Europy. Tak, w jakimś sensie tak. Tak naprawdę to była nowa wizja świata. Podbić świat dla ideologii marksistowskiej, dla sowieckich bolszewików. I w znacznym stopniu im się to udało. Przez jakiś czas to było opóźnione, ale w roku 1939, gdy weszli na ziemię polskie, gdy zdobyli kraje bałtyckie, gdy rozprzestrzenili się w Europie, nawet na część Niemiec, aż do 1989-93 roku, tak jak wychodzili z tych terenów, Armia Czerwona się wycofywała, to się rzeczywiście sprawdziło. Natomiast to, co robi profesor Friszke, nawet z punktu widzenia propagandowego, jest nieuprawnione, chociażby dlatego, że go całkowicie kompromituje. Jest to przede wszystkim nieskuteczny. Otóż on twierdzi, że NDC, czyli Narodowa Demokracja, lekceważyli ówczesny ruch narodowy białoruski i ukraiński. A jaki był ruch narodowy białoruski? Gdzie to było? Jaka to była skala? Mikroskopijna czy jeszcze mniejsza? Co to znaczy ruch narodowy ukraiński? Na terenach tzw. Galicji, na terenie zaboru, który należał do Austrii, później Austro-Węgier, tam gdzie była polska inteligencja, polska kultura, tam gdzie była polska kultura w ramach cywilizacji łacińskiej, rzeczywiście kiełkował ukraiński ruch narodowy. Jaki on był, w tej chwili pomijamy. Ale czym bardziej na wschód, czym dalej w stronę Kacapi, tego po prostu nie było i dlatego ukraiński ruch narodowy nie zyskał poparcia Ukraińców, nie stworzył realnej siły, nie stworzyli państwa, nie mieli takich zaszłości i w związku z tym nic z tego tak naprawdę im nie wyszło. Twierdzenie, że to, co przedstawiał Ruch Narodowy Polski, tą wizję Polski po odzyskania po 1918 roku, że to można sprowadzić do sloganów rewolucyjnych, przypomina najgorsze czasy propagandy komunistycznej. Rozumiem, gdyby to kiedyś mówiła i pisała towarzyszka Maria Turlejska, zresztą koleżanka z Polskiej Akademii Nauk Andrzeja Friszkiego. To tak, on na przykład stwierdza, że Polacy chcieli zapędzić chłopów do pracy na rzecz polskich majątków. Hola, zaraz, tam żyli nie tylko chłopi, tam byli różni ludzie, były różne warstwy społeczne. Co to znaczyło zapędzić chłopów do pracy na roli w polskich majątkach? To jest podejście całkowicie klasowe, całkowicie komunistyczne i całkowicie skompromitowane, ale on to mówi tu i teraz. Skupia się na dwóch rzeczach. Skąd się wzięła ta polska niepodległość, kto miał prawdziwe zasługi i jak zwykle przy tym wychodzi sprawa polsko-żydowska, do której za chwilę wrócimy. Otóż o tych zasługach dla niepodległości Polski ze strony wszystkich innych orientacji, poza socjalistyczną, czyli de facto także komunistyczną, bo z tego powstała przecież partia komunistyczna i ruchy komunistyczne, wszyscy inni są odsądzeni od czci i wiary. Nie mieli żadnych zasług. W ten sposób Andrzej Friszke uważa i twierdzi to publicznie, że nie można podnosić marginalnych zjawisk do rangi głównej tradycji. Tak, to prawda. Marginalnym zjawiskiem byli komuniści, to byli sabotażyści, to byli szpiedzy, to byli terroryści, którzy pracowali dla strony sowieckiej, a na tle skali całego społeczeństwa polskiego w tamtym czasie to rzeczywiście był margines. Natomiast Friszke widzi to gdzieś zupełnie indziej. Narodowo-katolickie ruchy nie miały nic wspólnego z odrodzeniem państwa polskiego. To jest wykluczające w takim sensie, że olbrzymia większość polskiego społeczeństwa w tamtym okresie jest wyrzucana poza nawias. Nie zrobiła dla niepodległości Polski nic, co więcej, w takim razie musiała być szkodliwa. To znaczy, gdzie się podział Roman Dmowski, gdzie się podziały elementy i struktury ruchu narodowo-demokratycznego, co się stało z generałem Józefem Hallerem, z Armią Ochotniczą, z masową mobilizacją polskiej prowincji i polskiej młodzieży, polskiej inteligencji do ówczesnego wojska. To byli ochotnicy. Poza normalnym poborem do wojska jednak była w znacznym stopniu sfera tej zaszłości ochotniczej. Nikt tych ludzi nie zmuszał. To był etos. Jeśli gimnazjaliści czy studenci z tamtego okresu nie poszli do wojska, nie zaciągnęli się ochotniczo, to później byli traktowani z ostracyzmem. Nie chciałeś pomagać, nie chciałeś walczyć. Zwolnieni z tego wyboru etycznego byli ludzie, którzy ze względów zdrowotnych w naturalny sposób służyć wojsku nie mogli. Ale jeśli był zdrowy, uchylał się, nie chciał, robił coś innego, był traktowany nawet i pogardliwie i zresztą słusznie, bo w takiej sytuacji, kiedy groziła nam śmierć polityczna, ale także fizyczna, trzeba było tego wyboru dokonać. I tu Friszke twierdzi, cała tradycja narodowa w ten sposób jest odrzucona, zostaje ktoś inny. Kto zostaje? I tu mamy rozwiązanie zagadki. Tym rozwiązaniem są socjaliści z tamtego okresu. To było kilka odmian. Była Polska Partia Socjalistyczna Lewica, Polska Partia Socjalistyczna Frakcja Rewolucyjna, czyli to ci Piłsudczycy z tego pnia wyrośli. Były inne organizacje socjalistyczne, takie jak Żydowski Bund. To wszystko miało rzeczywiście trwałe i wielkie zasługi dla niepodległości Polski. Miało, ale wizji Andrzeja Friszkego. W rzeczywistości tak oczywiście nie było. Mam tu przed sobą bardzo ciekawą ulotkę. To jest rok 1922. Wybory parlamentarne już w wolnej Rzeczpospolitej, to już jest po wojnie polsko-bolszewickiej, gdzie ocaliliśmy nie tylko niepodległość, ale życie, zdrowie obywateli. I mamy porównanie dwóch koncepcji i dwóch akcji propagandowych ruchu socjalistycznego w Polsce. To, co Polska Partia Socjalistyczna mówiła i pisała w roku 1920, porównywane jest z tym, co się pojawiło w kampanii wyborczej w roku 1922. Otóż w roku 1920 Polska Partia Socjalistyczna pisała: Towarzysze i towarzyszki, jutrzenka nam zaświtała. Czerwona Armia Rewolucyjnej Rosji dopomogła nam zerwać pętla zaciskające robotnika polskiego. Drogę do urzeczywistnienia idei socjalistycznej mamy przed sobą wolną, lecz niebezpieczeństwo, jak gadzina, wysuwa się z innej strony. Oto burżuazja polska złączyła się z burżuazją Anglii, Francji i Ameryki po to, by zdusić płomienie rozgorzałe. Czym to się różni od ówczesnej retoryki komunistów? To jest dokładnie to samo. Tu socjaliści ześlizgnęli się na pozycje ideologiczne i propagandowe, po prostu zdradzieckie. Ale w wyborach 1922 roku piszą o sobie inaczej. Polska Partia Socjalistyczna w okresie inwazji bolszewickiej wezwała lud pracujący do obrony kraju. Wysłała Daszyńskiego do rządu obrony państwa, a najlepszych swych ludzi do szeregów. Mamy dwie twarze, dwa oblicza tego samego zjawiska. To nie minęło tyle lat, żeby ludzie zapomnieli, co się działo wcześniej. Trzeba to pokazywać. Dzisiaj, tak, kilkadziesiąt czy 100 lat po tych wydarzeniach, mamy zupełnie inną wizję. Dlaczego? Bo nie mamy wiedzy. Utrwaliły się pewne klisze, pewne pojęcia, pewne stereotypy i my w nich żyjemy. Jeśli je odrzucimy, wyjdziemy z tej skorupy, widzimy wtedy to zjawisko w prawdziwych rozmiarach. I znowu, w 1920 roku Polska Partia Socjalistyczna. My, socjaliści, widząc to niebezpieczeństwo i rozumiejąc, dopomagać będziemy w pracy socjalistom i komunistom sowieckiej Rosji. Co to znaczy? W 1920 roku dopomagać komunistom sowieckim, w sowieckiej Rosji. To było zejście na stronę wroga. To była zdrada narodowa. Ale później, po 2 latach, już gdy jest inna Polska, już niezagrożona i są wybory, jest gra parlamentarna, socjaliści mówią o sobie inaczej. PPS dążyła do zawarcia sprawiedliwego pokoju. Tak, nawet Kazimierz Pużak był przeciwko wojnie. Jak zobaczył, że taka koncepcja nie ma szans, że bez wojny Polska się nie obroni, oczywiście zmienił stanowisko, ale z ich strony takie pseudopacyfistyczne koncepcje były. Poddać się, czyli de facto poddać się i zobaczymy, co będzie. W roku 20 pisali, niech żyją rady delegatów robotniczych, a w 22 to już jest zupełnie coś innego. Pisali o tym, że ich przeciwnicy polityczni tumanili opinię, że to są Sowiety rosyjskie. To były Sowiety, nie rosyjskie, to była międzynarodówka. Każdy, kto to popierał wówczas, ześlizgiwał się na pozycję prawdziwej, autentycznej zdrady. O tym musimy mówić. Nie ma czegoś takiego jak wkład socjalistów w niepodległość Polski, z wykluczeniem wszystkich innych. Ich wkład akurat w tym wszystkim był stosunkowo mały, niewielki. Dlatego, że partie socjalistyczne we wszystkich odmianach to nie było główny nurt życia politycznego w Polsce i także nie mieli poparcia na olbrzymiej większości polskich terenów. Dlaczego? Bo oni bazowali na tak zwanej klasie robotniczej. Przemysł był mikroskopijny, był w kilku centrach przemysłowych. Tam była ta, w ich pojęciu, klasa robotnicza, która była dla nich oparciem. Ale nie było ich tam, gdzie ich po prostu nie było i trzeba te rzeczy nazywać po imieniu. Było ich bardzo niewielu. Druga rzecz, którą on porusza, to jest, co jest uważane do tej pory za jakiś horror i polski antysemityzm, odizolowanie żołnierzy, oficerów żydowskich czy pochodzenia żydowskiego w polskim wojsku w 1920 roku, w sierpniu 20 roku, w tak zwanym obozie internowania, który był przeznaczony dla ludzi politycznie niepewnych. Ale to nie była taka sytuacja jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdy społeczność japońska była internowana, była inwigilowana, była sprawdzana, jak społeczność niemiecka w Wielkiej Brytanii. To było naturalne. W warunkach wojny, toczącej się wojny, czy obywatele, czy sympatycy państwa wrogiego musieli być poddawani takiej obserwacji. Musieli być izolowani. W Polsce mamy sytuację znacznie gorszą. To nie były represje za pochodzenie, że to byli Żydzi i w związku z tym państwo polskie ich represjonuje, bo być może oni. Nie. To było za zdradę, za dezercję, za masowe szpiegostwo na rzecz Sowietów. Stąd się wziął ten obóz internowania dla nominalnie polskich obywateli, ale politycznie, ideologicznie wielkich sojuszników, sympatyków ówczesnej Rosji sowieckiej. Skala tego nie była duża, to było kilka tysięcy osób. Później to rośnie, u Friszkiego to już jest 10 tysięcy, na portalach żydowskich znalazłem właśnie ostatnio, że to jest 17 tysięcy, czyli to się będzie rozwijało. Ta granica górna nie jest określona i kto wie, czy nie dojdziemy do 3 milionów, tej mitycznej wielkości, że wtedy to wszystko będzie można unormować i pokazać. To jest nieprawda. Jeśli mówimy o tych sytuacjach, to pokażmy wyroki sądów polowych, pokażmy skalę dezercji i zdrady ze strony obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, dlaczego z wojska byli usuwani czasowo i dlaczego byli internowani czasowo. Bolszewicy stali u bram, byli pod Warszawą. Lada chwila Polska miała upaść i miała tolerować takie zjawisko, nikomu się nic nie stało. Tam, gdzie nie zarzucono zdrady, tam, gdzie nie zarzucono terroryzmu, tym ludziom nic się nie stało. Byli tylko i wyłącznie izolowani. Lata później, ponad 2 dekady później, to zjawisko podczas II wojny jest oczywiste i masowe. Kraje, które toczą wojnę na terenie swoim, na terenie, który mają we władaniu, izolują obywateli innych państw, państw wrogich. Dlaczego? Ze względów bezpieczeństwa. To było oczywiście dopuszczalne, normalne i niezbędne. Mamy drugie ramię tych nożyc ideologicznych. Tu z jednej strony nacisk, że to rzekomo socjaliści różnych odcieni, w tym także bunt żydowski, oni nam dali niepodległość. I tu też Friszke ubolewa, że bunt na przykład był czasowo zdelegalizowany i że był potraktowany przez Polaków, mówiąc trywialnie, źle. Dlaczego? Praktycznie we wszystkich rewkomach, czyli rewolucyjnych komitetach tworzonych przez bolszewików na okupowanej już tej części Polski, gdzie weszli i rozwojowo przewidywali, jeśli wejdą dalej, wszędzie w skład rewkomów wchodził bunt, żydowski bunt. Z tym brakiem znajomości języka polskiego, stąd te toporne ulotki, te toporne oświadczenia pisane żargonem, widzisz, a nie tak naprawdę jakąś czystą, zwykłą polszczyzną. Dlatego. A nie dlatego, że byli takiego pochodzenia, tylko zajęli określone stanowisko. Przyjęli pozycję, która była wobec Polski całkowicie wroga. A z drugiej strony mamy coraz więcej publikacji i co dziwne, to jest tolerowane i na to praktycznie nie ma odpowiedzi, że to komuniści nam dali wolność w 1920 roku. Niesłychane? W 1920 roku Polska walczy z komunistami o utrzymanie niepodległego bytu. Walczy o życie. A tu mamy publikację. To Lenin dał nam niepodległość. To rewolucja październikowa. I mamy takiego, nie wiem, historyka, to się nazywa osobnik Dawid Jakubowski. Chłop już po 40 lekko i on publikuje na jakimś portalu, który nazywa się Geopolityka, tego typu rzecz, że bez rewolucji nie byłoby niepodległości Polski, że tylko bolszewicy byli naszymi sojusznikami. Tak, sojusznicy, tak jak w 1939 roku, tak w 1920 przyszli nas wyzwalać. Z czego? Z życia, z godności, z majątków. Z tego nas rzeczywiście wyzwalali. I tylko oni byli rzecznikami praw narodów Rosji. Jakie prawa? Co się działo z tymi republikami, które się odrywały? Wszędzie była bolszewicka inwazja. Udało się państwom nadbałtyckim, udało się Polsce, ale ci, którzy byli wewnątrz, czyli nad którymi bolszewicy zapanowali, nie mieli żadnych praw. Mieli prawo tylko do oddania życia. Dla postępu, dla sowieckiej rewolucji. Z nimi można było zrobić wszystko. I mało rzecz dzisiaj nagłaśniana, znana. To w 1919-1920 roku bolszewicy byli w dość ścisłej i oczywistej, jak się wówczas wydawało, łączności z przedstawicielami takich partii, jak PPS Frakcja Rewolucyjna, PPS Lewica, jak ten żydowski bunt. Było połączenie. Ci ludzie się znali. Ci ludzie akceptowali wzajemnie swoje postulaty, swoją postawę i w jakiś sposób współdziałali. Przeciwko komu? Przeciwko nam. Czyli mamy nową wizję historii Polski. Komuna była za Polską. Komuna dała nam niepodległość, tylko z jakichś dziwnych, nieznanych nam powodów my tego dotychczas nie wiemy. I jaśnie oświecony towarzysz Jakubowski, który jest działaczem Komunistycznej Partii Polski, nie tamtej, z okresu II Rzeczpospolitej. Tu i teraz, w obecnej Polsce taka partia istnieje, jest legalna, działa, publikuje, ma swoją propagandę i ma tego typu wypróżnienia polityczne na forum publicznym, że bez komunistów Polski by nie było. Byłaby. I byłaby zupełnie inna, byłaby w lepszej sytuacji, a nie tragicznej. I bez komunistów nie stracilibyśmy niepodległości w 1939 roku. Hitler, idąc na wschód, idąc na Polskę, miał zapewnienie i miał autentyczne poparcie bolszewików sowieckich. Oni weszli 17 dni później, ale weszli i robili to samo. niszczyli Polskę. Czyli dwa ramiona nożyc ideologicznych. Z jednej strony socjaliści, jak twierdzi profesor Friszke, z drugiej strony komuniści. Oni nam dali niepodległość, a cała reszta była wrogo nastawiona wobec samych siebie. I oni nas teraz uczą. Gdyby nie my, gdyby nie lewica, ta w najgorszym tego słowa znaczeniu, Polski by po prostu nie było. A my musimy wiedzieć i musimy mówić. Gdyby nie wy, gdyby ta skrajna lewica nie zaistniała, gdyby nie miała znaczenia poparcia międzynarodowego, czyli międzynarodówki, gdyby nie miała poparcia sowieckiego, w Polsce byłoby znacznie lepiej, łatwiej i bardziej normalnie. I z tym zjawiskiem musimy się dzisiaj uporać. Przede wszystkim musimy wiedzieć, żeby zajmować stanowisko, żeby usiłować się bronić, to trzeba bardzo dobrze o tym wszystkim wiedzieć. Żeby wiedzieć, trzeba się uczyć. Żeby się uczyć, trzeba uczyć się od tych, którzy są czy byli od nas mądrzejsi. I tu cały czas mamy to zjawisko propagandowe na myśli. Trzeba się odnosić do mojego ulubionego eseju politycznego Romana Dmowskiego. 96 lat temu, w 1925 roku, Roman Dmowski napisał: gdybym był wrogiem Polski. I pokazał, jak wygląda to zjawisko z zewnątrz, jak jesteśmy atakowani. Tu się nic nie zmieniło, tak jak i wtedy, tak jak i teraz, po prawie 100 latach, mamy dokładnie to samo. Uważam za rzecz bardzo pożyteczną, pisał Roman Dmowski, zastanowić się od czasu do czasu, co bym zrobił, gdybym był wrogiem Polski. Gdyby odbudowanie Polski było mi niedogodne i gdyby mi chodziło o jej zniszczenie. Tym skrajnym socjalistom i komunistom chodziło o zniszczenie. Włączenie się w nurt rewolucji bolszewickiej w efekcie dałoby zniszczenie Polski. I pisał dalej tak. Otóż przede wszystkim używałbym wszelkich wysiłków, nie żałowałbym żadnych ofiar na to, ażeby nie dopuścić do zapanowania w kraju zdrowego rozsądku, żeby postępowaniem Polaków nie zaczęła kierować trzeźwa ocena stosunków i położenia państwa. Utrzymywałbym w Polsce na swój koszt legion ludzi, których zajęciem byłoby szerzenie zamętu pojęć, puszczanie w obieg najrozmaitszych fałszów, podsuwanie najbardziej wariackich pomysłów. To jest właśnie to. To są te dwie odnogi. Socjaliści, jako ci bohaterscy patrioci w wydaniu Andrzeja Friszkiego, i komuniści, jako ci dawcy niepodległości dla Polski w wydaniu tego funkcjonariusza czy działacza Komunistycznej Partii Polski, Jakubowskiego, to jest właśnie to. Fałszować ile tylko wlezie, siać zamęt. Dlaczego? Bo w mętnej wodzie najlepiej się łowi ryby, a my mamy być tymi rybami do złowienia. Ogłupieni, oszołomieni, zaślepieni, niezdolni do normalnego działania. Strzeżmy się. Trafiłem całkiem przypadkowo w zbiorze, gdzie tego absolutnie nie powinno być, na dokumenty muszkieterów. Organizacja Muszkieterowie czy Muszkieterzy, nieopisana tak naprawdę, nieznana. Jest upływ czasu, który spowodował swoje. Brak danych, absolutne milczenie przez kilkadziesiąt lat na temat tej organizacji z bardzo różnych powodów. Wyrok, który otrzymał twórca tej organizacji, tej formacji wywiadowczej, człowiek został zamordowany, bo tak to trzeba nazwać, powoduje, że znowu to jest jakaś plama na Komendzie Głównej Armii Krajowej.